Miasto i gmina Wleń położona jest w województwie dolnośląskim w powiecie lwóweckim. Zajmuje powierzchnię prawie 86 km2 i ma ponad 4000 mieszkańców. Tereny Natura 2000 stanowią ponad 80% powierzchni gminy, przez którą przepływa rzeka Bubr. To na niej zbudowano ponad 100 lat temu największą obecnie w Polsce czynną kamienną zaporę wodną z elektrownią, która stanowi jedną z wielu atrakcji turystycznych gminy. Inną jest nieczynny już most kolejowy nad powstałym zalewem, popularnie nazywany Mostem Toma Cruza, gdyż miał być użyty do jednej ze scen w filmie Mission Impossible. Turyści kochają także wleń za jego niepowtarzalny zamek, będący najstarszą budowlą kamienną na Dolnym Śląsku, a także piękny, wyremontowany niedawno zabytkowy rynek, przy którym w centralnym miejscu stoi ratusz. Tu należy wskazać, że władze samorządowe w Lenia na czele z burmistrzem Arturem Zychem jako pierwsze w regionie postawiły na dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro obsługi przeniesiono na parter, gdzie jest czytelna informacja LED-owa. Obsługę prowadzą osoby potrafiące porozmawiać w języku migowym. Są też specjalne tablice z językiem Braila dla osób niedowidzących. A teraz trochę o seniorach. Od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje we wleniu klub Seniora, który organizuje spotkanie i wycieczki integracyjne dla swoich członków. Gmina stawia także na turystykę i ekologię. Nikogo nie zdziwiło więc, że jako pierwsza na budynkach gminnych zainstalowała panele fotowoltaiczne, co dawało gminie blisko pół megawata mocy wystarczającej do jej rozświetlenia, zwłaszcza ze wszystkie latarnie wymieniono już dawno na LEDowe. Przeprowadzono też remont wiejskich dróg i ulic w mieście. Powstało kino jutrzenka, a teraz budowane jest nowe przedszkole i klub malucha. Obecnie ponad 90 przedszkolaków uczęszcza na zajęcia organizowane w zespole szkół imienia świętej Jadwigi, która jest bardzo nowoczesną, jedyną placówką oświatową w gminie. Największą zakończoną już w styczniu 2023 roku inwestycją w mieście była przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, która jest teraz w pełni zautomatyzowana. Prace pochłonęły ponad 4 miliony złotych, ale dzięki nim odprowadzane ścieki nie zanieczyszczają już rzeki Bubr. Na koniec jeszcze o bezpieczeństwie. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wleniu należy do najlepszych w regionie. Ma doskonały sprzęt i wykwalifikowaną kadrę, która regularnie uczestniczy w akcjach i szkoleniach, stale pomagając mieszkańcom i turystom. Wleń – wzorowa gmina 2023.